brutalny atak na byłych ministrów, obecnych parlamentarzystów. Liczę na was! Prowadzone są przeszukania u pana ministra Zbigniewa Ziobro. Liczę na was! Dokonano włamania, chcę podkreślić to bardzo mocno, włamania do jego domu. Liczę na was! Zniszczono drzwi, wyłamano te drzwi. Nikt nie poinformował pana ministra Ziobro o tym, że będą tego rodzaju działania. Liczę na was! To jest taki bandytyzm, można powiedzieć wręcz, do domu byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, bardzo ciężko chorego, dziś walczącego o życie. Liczę na was! To, co opowiada się w niektórych mediach, to są bajki na temat Funduszu Sprawiedliwości. Cześć, witam was, moi drodzy. Ten spoiler, który widzieliście na początku, to tak dla podgrzania emocji. I ten materiał jest w trakcie zbierania, w trakcie produkcji i będzie jako następny filmik. A dzisiaj o wyjątkowej kanali, wyjątkowej mędzie Polski, znaczy ludzi, osób publicznych. Powiem wam, że gość doprowadził mnie do białości. A dlaczego? No właśnie tutaj chciałbym wam o tym dzisiaj powiedzieć. I muszę wam tu przyznać, że takiego łajdactwa, za przeproszeniem, skurwysyństwa, przepraszam, dzisiaj parę bluzgów będzie, bo inaczej się po prostu nie da. Takiego skurwysyństwa, jakie ten człowiek przedstawił, no dawno, dawno nie słyszałem. A chodzi tu o Ziemkiewicza, który był w minioną niedzielę gościem kanału Zero. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim odniósł się do tragicznych wydarzeń sprzed roku. Robiłem też o tym materiał. To chodzi tutaj o syna posłanki Felix. Posłanki oczywiście Koalicji Obywatelskiej. Przypomnę tutaj, że chłopiec popełnił samobójstwo, był ofiarą pedofila. W publikacjach na ten temat media rządowe ujawniły no, tak wiele informacji, że opinia publiczna mogła zidentyfikować, o kogo chodzi. W kanale Zero Ziemkiewicz obraził Magdalenę Felix, nazwał ją między innymi patusiarą, sfiksowaną na punkcie walki z PiS-em. Mówił, że posłanka zostawiła swojego syna z pedofilem. No jest tak ohydny ten gość. Nie wiem, po prostu brak słów. Wideo z wywiadu szybko rozeszło się po mediach społecznościowych, wywołując liczne komentarze oburzenia. I wcale się tutaj, powiem wam, nie dziwię, bo takiego zbydlęcenia, takiego gówna, jakie wylało się z mordy Ziemkiewicza, no powiem wam, że dawno nie słyszałem, jak trzeba być zgniłym od środka, zepsutym, zgorzkniałym człowiekiem, żeby takie gówno ze swojej gęby wylewać. Zresztą, zanim przejdę dalej, wrzucę wam właśnie fragment tego wywiadu, tego szamba, który Ziemkiewicz wylewał na posłankę Felix. No, powiem wam, że ciężko uwierzyć, że człowiek, który uważa się za katolika, może być tak ludzką kurwą, taką mędą jak ten gość. Posłuchajcie sami zresztą. Posłanka patusiara, która kompletnie sfiksowana na punkcie walki z PiS-em do tego, że swojego syna najpierw zostawiała z pedofilem, jak ten syn go skrzywdził. Chyba słowo patusiara
Zostawmy, nie używajmy. Będzie pewnie zaraz mi pozwy wysyłać, ale... Nawet nie chodzi mi o jej pozwy, ale o jakąś wrażliwość naszej... Ale jak to nazwiesz? No, kobieta, której syn jest po próbie samobójczej, przecież to jest wołanie o pomoc, ratunku. Boże, z pedofilem to może nie wiedziała. Z tym tematem się zacząłem. Trochę źle czuję, bo zakładam jednak, że gdzieś tam po drugiej stronie jest osoba, która bardzo cierpi. Dobrze, i dokładanie jej do pieca. Ale leczy się z czego cierpienia, budując ten, że wiesz, sorry, dziecko po próbie samobójczej, matka wrzuca na Facebook dumna. Ja nawet własnego syna nie mogę od tygodni zobaczyć, bo tu walczę, krzyczy PiS, prawda, pod różnymi biurami poselskimi. No i potem jak dochodzi do tragedii, kto jest winien? No Jarosław Kaczyński zabił syna, Rafał Ziemkiewicz jej zabił syna, TVP Info jej zabiło syna, Radio Szczecin. Wszyscy są winni, prawda? Ale powiedzmy nie, też tak. Sobie szczerze, pytałeś o taki najbardziej bezczelny. Ale to no, w tym momencie, jest... no nie chciałbym być adwokatem Gazety Wyborczej. Moi drodzy, w tym wywiadzie padły delikatnie rzecz ujmując no, słowa po prostu obrzydliwe. Tym wywiadem po prostu sięgnęli dnia. Podejście do spraw śmierci Mikołaja Filiksa pokazuje różnicę pomiędzy ludźmi, ich wrażliwością i ich przekonaniami. Pokazuje różnicę między dziennikarzami, politykami. To jest po prostu, nie wiem, temat, symbol. Jeśli ktoś miał wątpliwości, dlaczego politycy jak Tusk, Trzaskowski czy Hołownia omijają Stanowskiego i Kanał Zero, no to właśnie w niedzielę mógł dostać odpowiedź. Bo można krytykować różne osoby, różne partie, ale są jakieś kurwa granice. Stanowski zaprosił na sympatyczną, wielogodzinną rozmowę Ziemkiewicza. Po prostu kanalię, która gdy ujawniono, że Mikołaj Filiks popełnił samobójstwo, napisał na Twitterze i do dziś tego nie usunął. Napisał coś takiego, cytuję, nic tak nie ożywia akcji jak trup. No jaką wyrzutą z uczuć kurwą trzeba być, żeby coś takiego napisać? Ja mówię, przepraszam tu za wyrażenia, ale naprawdę też nieraz ostro jadę, ale no takiego zbydlęcenia, takiego skurwysyństwa, powiedzmy jak... był w tym wywiadzie, no dawno, dawno nie słyszałem. W niedzielę zaś u Stanowskiego Ziemkiewicz zasugerował, że Mikołaj popełnił samobójstwo z winy matki, że był zostawiony przez matkę w czasie jej walki politycznej z PiS-em. Co więcej, według tej gnidy, celowo i manipulacyjnie przypisano mediom publicznym winę za tę tragedię. I tutaj przypomnę, bo pamięć pisowca jest bardzo krótka, bardzo ulotna. Propisowcy, funkcjonariusze medialni rok po wyroku w sprawie pokrzywdzenia, można tak napisać, powiedzieć, Mikołaja przez pedofila, przedstawili to jako news polityczny, twierdząc przy tym, że wyrok jest ukrywany, by tuszować pedofilię. Ujawnione dane doprowadziły do publicznej identyfikacji Mikołaja i jego ofiary. Zaczęła o tym mówić cała Polska. Mikołaj wkrótce po tym odebrał sobie życie. Skandaliczne słowa Ziemkiewicza padły po pytaniu Stanowskiego o największe manipulacje. I tutaj pytanie, czy Stanowski zaoponował, czy powiedział nie, to nie była manipulacja, o odpowiedzialne są media publiczne. Nie, powiedział, nie powiedział tego. Nie sprzeciwił się też narracji Ziemkiewicza. Powiedział, z tym tematem źle się czuję, bo
zakładam jednak, że po drugiej stronie jest ktoś, kto bardzo cierpi i dokładnie dokładanie jej do pieca nie jest potrzebne. Tak więc nie padło, nie masz racji, nie zgadzam się. Padło zaś, z tym tematem źle się czuję. To pozostawię waszej opinii. I na tym, moi drodzy, właśnie polega cała ta istota sprawy. My uważamy, że Ziemkiewicz, Pereira nie mają racji i nie zgadzamy się z tym, co robili. A Stanowski po prostu źle się z tym czuje. Po 8 latach szczucia i propagandy pisowskiej TVP Stanowski stwierdza po prostu, że media publiczne wiele zrobiły, by nie być wychwalane. Na drugim biegunie przypominam tweeta na przykład Tuska po śmierci Mikołaja. Napisał wtedy: rozliczymy PiS z każdego łajdactwa, ze wszystkich ludzkich krzywd i tragedii, do jakich doprowadzili sprawując władzę. Najlepszym komentarzem do tego wywiadu z Ziemkiewiczem niech będą płynące takim wartkim strumieniem gratulacje od takich pisowskich szumowin jak cipkousty Oskar Szafranowicz. A najbardziej symboliczne było celebrowanie milionowego subskrybenta kanału w czasie tego właśnie wywiadu, w którym padło tyle obrzydliwych słów, kłamstw i zwykłej pisowskiej propagandy. I tu jeszcze jedna kwestia do informacji właśnie wszystkich pisowców, którzy twierdzili, że PO ukrywało pedofila i tak dalej. To wam przypomnę, moi drodzy, kiedy tylko ta informacja dotarła do rodziców przełożonych pedofila, sprawa natychmiast ruszyła w prokuraturze. Pedofil został skazany, nikt nie zamiatał tej sprawy pod dywan, ale nie ujawniono jej ze względu na dobro dziecka, gdzie pisowcy mieli to w dupie, bo liczyła się nagonka. I co zrobiło Radio Szczecin i Tomasz Duklanowski, były naczelny rozgłośni, a także funkcjonariusz Rachoń, Wilsztejn, Matecki, ówczesny radny Solidarnej Polski, dziś oskarżony, ale to innym. Otóż te wszystkie męty pisowskie ujawnili tyle danych, że można było bardzo łatwo zidentyfikować, o jakiego chłopca chodzi. Byli po prostu zaślepieni nienawiścią do PO i nie zważali na krzywdę właśnie tego dziecka, które już zostało skrzywdzone przez tego zboczeńca. Oni to mieli gdzieś, dla nich najważniejszy był efekt medialny i zresztą po tym wywiadzie z tą mędą Ziemkiewiczem, no ja się nie dziwię, no PiS skupił wokół siebie największe męty, jakie tylko po tej Polsce chodziły. Powiem wam tak, nie chcę o tej gnidzie więcej mówić, bo naprawdę się unoszę. Chciałem się z tym po prostu z wami podzielić. No jestem ciekaw waszej opinii, co wy na temat tego wywiadu sądzicie. Dla mnie to było dno, muł i wodorosty. A ten człowiek jest po prostu, no nie wiem, czy można niżej upaść, czy można bardziej być zbydlęconym, większym skurwielem niż ten Ziemkiewicz. Bo ja wszystko rozumiem, tak powiedziałem, każdą krytykę rozumiem, ale są do cholery jakieś granice. Granice choćby zwykłej przyzwoitości czy dobrego smaku, ale
czy empatii nawet. Ale to mają ludzie, a nie właśnie tacy, takie osobniki jak Ziemkiewicz. To jest moje zdanie. A co wy o tym sądzicie? No, jak zawsze liczę na wasze komentarze, opinie. Ja już wam dziękuję. No i zapraszam już na kolejny materiał, który mam w przygotowaniu. Właśnie o przeszukaniach u Ziobry i innych z Solidarnej Rosji. Także no, towarzysze z Solidarnej Rosji już pory mają pełne, ale bardzo dobrze, przyszła pora na prokuratora. To w następnym materiale, a dzisiaj wam już bardzo, bardzo dziękuję. I cóż, do zobaczenia przy następnym, mam nadzieję, też ciekawym programie, który dla was przygotowuję. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Płacz. Nie wstydź. Bo jak prawdziwy chłop płacze, to musi być święto. Nowiuśkie koszuli. Mencen zdążył już zmienić koszulę, ale nie zdążył wrócić do formy. On był po prostu zmęczony.